2020. No jaki był ten rok? No chujo. Cześć, z tej strony Macio z Nebula Studio. W dzisiejszym odcinku chciałbym podsumować ten rok mijający, 2020. To jest ostatni odcinek w tym roku. I chciałbym ten rok podsumować bardziej w takim wymiarze osobistym, nie w jakimś globalnym, bo na wielu rzeczach po prostu się nie znam i z obu by temat rzeka. Także ja sobie to podsumuję, jeżeli chodzi o trzy aspekty, mianowicie działanie studia, naszego studia Nebula Studio. Strasznie dużo słowa studio powtórzyłem. Jeżeli chodzi o działalność mojego zespołu Tides from Nebula oraz jeżeli chodzi o działalność tego kanału, czyli kanału Nebula Studio. Tak w ogóle, jeżeli to jest wasza pierwsza wizyta na tym kanale i interesują was tematy wokoło muzyczne, no to serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału. Z wiadomych względów ten rok nie należał do najbardziej udanych w historii XXI wieku i w ogóle jest to precedens, tak naprawdę każdy wie, o co chodzi. Natomiast ja raczej postaram się nie skupiać na tych negatywnych aspektach tego, co się nie udało w tym roku, a wiele rzeczy się nie udało, a postaram się skupić na tym, co się udało, a wiele rzeczy myślę, że właśnie udało się wprowadzić w życie, wiele nowych rzeczy dla mnie i na tym się postaram tak naprawdę skupić. Zacznę od działalności studia, w którym się właśnie znajdujemy, czyli od Nebula Studio. Trudno mi tak naprawdę zacząć w jakimś takim pozytywnym tonie jednak, ponieważ pierwsza połowa roku to była seria odwołanych sesji nagraniowych. Początek roku nastrajał bardzo pesymistycznie. Praktycznie wszystkie sesje do czerwca zostały odwołane i byliśmy, no nie mieliśmy tak naprawdę co robić ze sobą. Także no niestety pierwsza połowa była bardzo, bardzo przygnębiająca. Natomiast od połowy roku zaczęło się już coś ruszać i w tym momencie jest całkiem nieźle. Nie jest to co prawda tak dobra sytuacja, jak była w 2019 roku, ale jest okej, coraz więcej pojawia się zapytań o sesję, coraz więcej osób jest świadomych istnienia takiego miejsca w Warszawie jak Nebula Studio, co mnie niezmiernie cieszy i mam nadzieję, że najlepsze jeszcze przed nami, bo studio było budowane przez kilka lat, tak naprawdę od 2-3 lat działamy już prężnie i to jest tak naprawdę dla nas początek działalności. Mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat po prostu będziemy mogli produkować, tworzyć i miksować wiele, wiele fajnej muzy, tak naprawdę dużo fajnej muzy. Wiele, to jest niepoliczalny. To jest rzeczownik niepoliczalny chyba z tego, co pamiętam ze szkoły. Nie? Mamy coraz fajniejsze zespoły u nas w studiu, coraz częściej dostajemy zapytania o mix, mastering, także no, mega nas to cieszy, bo to jest to, co tak naprawdę kochamy robić tutaj ze stołeczkiem, którego tutaj aktualnie nie ma. Robi zakupy świąteczne, bo odcinek jest nagrywany zaraz przed świętami, a to jest bardzo w stylu stołka, żeby robić wszystko last minute, nie? Jeżeli miałbym podsumować ten rok, jeżeli chodzi o działalność studia, no to oczywiście ten rok był skromniejszy, jeżeli chodzi o ilość nagrań w stosunku do roku poprzedniego. Aczkolwiek udało nam się nagrać naprawdę kilka fajnych płyt, takich produkcji od początku do końca, czyli od etapu nagrania do finalnego produktu. Wkrótce również myślę, że obok takiego omówienia miksu Sunnaty, który już możecie częściowo sobie oglądać na naszym kanale, przejdę też do omówienia nowego miksu i masteru. Jest to zespół, który niedawno skończyłem miksować. Był też nagrywany u nas od początku do końca, także jest to kompletnie inna muzyka. Jest to taki trochę radiowy rock z damskim wokalem, z mega, mega sprawną wokalistką, także kompletnie inna rzecz. Myślę, że to będzie coś naprawdę ciekawego dla was, dla widzów kanału. A co do studia, no to oprócz tego, że mieliśmy ileś miksów pojedynczych, dostawaliśmy również miksy do zrobienia z zewnętrznych studiów nagraniowych, także zaczyna się to rozkręcać w tą stronę, że
mam wrażenie, że jesteśmy coraz bardziej cenieni jako po prostu realizatorzy i mikserzy, a nie tylko jako właściciele studia nagraniowego. Także to mnie też bardzo, bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o jakiś taki rozwój sprzętowy studia, no to jakoś tak bardzo nie inwestowaliśmy w tym roku, ale pomimo wszystko udało nam się zakupić kilka naprawdę fajnych gratów, głównie klasyki. Kupiliśmy m.in. equalizery SSL-a, kupiliśmy takie mega klasyczne kompresory, distresory. Zostaną u nas tak naprawdę na zawsze, bo to są no, mega klasyki i będą pracować prawdopodobnie przy praktycznie każdej sesji nagraniowej. To są no, właściwie jedne z najbardziej cenionych narzędzi studyjnych. Jeżeli chodzi o mikrofony, to bardzo nie inwestowaliśmy, natomiast kupiliśmy m.in. taki mikrofon AKG D12 z lat 70., także też mega klasyk. My raczej staramy się w ogóle kupować rzeczy sprawdzone, klasyczne i raczej no, w tym momencie unikamy jakichś takich nowych konstrukcji i idziemy w te takie graty vintage, bo one jednak mają więcej tego charakteru i często są przyjemniejsze, jeżeli chodzi o brzmienie. A jeżeli chodzi o to, co mieliśmy w studiu mniej więcej w okresie majowym tego roku, no to możecie sobie tutaj sprawdzić kartę, gdzie nagrałem filmik o tym właśnie, jakich mikrofonów możecie się u nas spodziewać. No i jeżeli chodzi o studio, to myślę, że to tyle. Tak naprawdę po prostu działaliśmy, pracowaliśmy. Takie codzienne życie w studiu. Jeżeli chodzi o Tides from Nebula, no to tutaj niestety trochę się bardziej robi gorzko, ponieważ my w 2019 roku wydaliśmy no, bardzo dobrze przyjęty album o tytule From Voodoo to Zen i niestety zdążyliśmy zagrać tylko jedną trasę polską i trasę europejską. Mieliśmy na wiosnę tego roku grać Europę, mieliśmy na jesień tego roku grać polską trasę razem z zespołem Bokka, który bardzo cenimy. Sprawdźcie sobie koniecznie ich twórczość. No i nic nie wypaliło. Jest to pierwszy rok w moim życiu, odkąd zacząłem w ogóle grać koncerty, czyli od roku 2003, kiedy nie zagrałem żadnego koncertu. I jest to inaczej. Uświadomiło mi to, jak bardzo było to wpisane w moje życie i jak bardzo tak naprawdę jest to potrzebne mi jako muzykowi do życia. Nawet przez pierwsze pół roku miałem takie poczucie, że taka przerwa się przydaje i de facto mam takie poczucie, że taka przerwa jest potrzebna po tylu latach no, ciężkiej pracy, bo my z Tides from Nebula już od 2008, od 2009 tak naprawdę no, cały czas jeździmy, praktycznie każda jesień jest spędzona poza domem, latem jakieś festiwale, cały czas piszemy materiał. De facto no, taki rok był w pewien sposób przydatny, aczkolwiek fajnie jakby się miało nad tym kontrolę, a nie, że jest w pewien sposób odgórny przymus robienia sobie przerwy. Nie chcę sobie wyobrażać sytuacji zespołów, które na przykład nagrały udany debiut, mają jeszcze taką niestabilną sytuację i nagle taki klops, nie? Także my sobie po prostu to przeczekamy. Aktualnie zajmujemy się tworzeniem nowego materiału i tyle. I czekamy na lepsze czasy. Mam nadzieję, że za jakieś pół roku sytuacja się po prostu już w 100% ustabilizuje, ale no, no nikt nie wie, jak będzie na pewno. Dla nas sytuacja też jest o tyle utrudniona, że nie jesteśmy zespołem, który gra tylko w Polsce, więc sytuacja na granicach, sytuacje wizowe i generalnie przemieszczanie się pomiędzy krajami musi być w 100% pewne. Wystarczy, że jeden kraj na przykład zamknie granicę gdzieś na naszej trasie europejskiej i my jesteśmy już ugotowani, także sytuacja jest no, trochę bardziej skomplikowana niż w przypadku zespołów, które grają tylko na lokalnym rynku, co jest po prostu łatwiejsze do ogarnięcia. Mam nadzieję, że latem już pogramy jakieś festiwale w 2021 oczywiście i mam nadzieję, że na jesień uda nam się wrócić na trasę europejską, co planujemy. Trzymajcie kciuki. W ogóle to nie wiem, czy znacie mój zespół. Zespół nazywa się, tak jak mówiłem wcześniej, Tides from Nebula. I sprawdźcie sobie nasz nowy album From Voodoo to Zen. Myślę, że może części z was to się spodoba. A jeżeli chodzi o takie pozytywne rzeczy, które udało się zrobić w tym roku, no to w kwietniu
podjęliśmy się zadania samodzielnego nagrania takiego live sessions. Pomógł nam nasz dobry kolega fotograf, który tym razem wziął się za filmowanie i wspólnymi siłami tutaj właśnie w tym pomieszczeniu nagraliśmy nasze live sessions. Nagraliśmy bodajże 7 utworów i to live sessions wisi sobie na YouTube, jest do obejrzenia za darmo, tutaj wam wklejam kartę, także sobie obejrzyjcie, jak tylko skończycie oglądać ten filmik. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. My jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Udało się uzyskać jakiś taki mroczniejszy klimat, bardziej pod Nine Inch Nails, jeżeli chodzi o tą wizualną stronę. I gramy utwory głównie właśnie z ostatniej płyty, także możecie sobie właśnie w ten sposób sprawdzić, co tak naprawdę Macio z Nebula Studio robi muzycznie. No i trzecia odnoga działalności, o której chciałem powiedzieć, no to właśnie jest ta odnoga, której właśnie jesteście świadkami, czyli kanał na YouTubie. Nasz kanał wystartował, z tego co pamiętam, dokładnie 1 lutego 2020 roku, także 10-11 miesięcy temu. Szczerze mówiąc, nie myślałem, że aż tak bardzo się w to wkręcę, ale szybko złapałem bakcyla, no i stwierdziłem, że to jest taka pewna tuba, taka rzecz, która daje w pewien sposób upust jakiejś tam kreatywności. W życiu bym nie pomyślał, że chłop, kurde, w moim wieku się weźmie po prostu za YouTube'a, bo YouTube to jest rzecz, która zdecydowanie kojarzy mi się z ludźmi po prostu młodymi, którzy odnajdują się po prostu na tej platformie lepiej ode mnie. Ja akurat zająłem się tym, na czym się wydaje mi się przynajmniej dobrze znam. Wygląda na to, że część z was jest również zainteresowana tym tematem, także bardzo mnie cieszy to, że podjąłem taką decyzję i tutaj wspólnie ze Stokiem zainwestowaliśmy w jakiś skromny sprzęt i planuję, żeby ta przygoda trwała tak naprawdę latami, bo dobrze się w tym odnajduję. Daje mi to dużą satysfakcję tak naprawdę. Co do całego backgroundu, jeżeli chodzi o kręcenie, bo dostaję czasami pytania, czym kręcę, albo czy wcześniej się tym zajmowałem. W sumie w jakichś nagraniach odpowiadałem na to pytanie, no ale jak już mam podsumować 2020 rok, no to powiem o tym jeszcze raz. Generalnie nigdy się nie zajmowałem żadnym filmowaniem. Wszystkiego się nauczyłem tak naprawdę w tym roku. No bardzo mnie to wkręciło. Cały ten aspekt filmowania, jakby color grading, czyli kolorowanie filmów, bo to już jest bardziej dla freaków filmowania. Ogólnie nagrywam w płaskim profilu kolorystycznym, także wszystkie te nagrania muszę potem sobie jakoś tak wystylizować kolorystycznie, ale to jest ta część procesu, która mnie bardzo, bardzo zawsze jara i jest opcja, żeby to po prostu w jakiś taki fikuśny sposób sobie stylizować. Co prawda widać tą ewolucję podczas całego roku tutaj wrzucania filmików na YouTube, że popełniałem bardzo dużo błędów. Nadal popełniam i jestem w tym cienki, ale widać, że jest jakiś taki postęp, także wszystkiego można się nauczyć. Jeżeli chodzi o sam pomysł na kanał, no to tutaj w pierwszym odcinku, który nagrywaliśmy jeszcze na pożyczonym od Bartka Gorzkiewicza, wielkie dzięki Bartek, aparacie, to widać, że ta formuła trochę się zmieniła, bo na początku była taka bardzo formalna, ja tam opowiadałem o takich technicznych aspektach, co oczywiście cały czas ma miejsce. Ja cały czas staram się tutaj przemycać takie dosyć twarde informacje na temat nagrywania, natomiast zależało mi na tym, żeby jednak formuła tutaj tego kanału była taka dosyć luźna, bo cały ten rock and roll i samo, no nie wiem, nasze nastawienie do muzyki nie jest absolutnie jakieś takie mega napięte i nie wyobrażam sobie, żeby jakoś tam atmosfera czy praca w studiu miała polegać na tym, że jest pan inżynier i on generalnie tutaj zarządza i no nie wiem. W ogóle mam do was pytanie, jeżeli moglibyście zostawić odpowiedzi w komentarzu. Która część jakby naszego kanału najbardziej wam odpowiada? To tak bardziej z ciekawości pytam, czy właśnie takie tutoriale twarde z miksowania, gdzie siedzę przy biurku, otwarty jest Pro Tools i sobie omawiam miks, czy raczej takie tutoriale z nagrywania, gdzie sobie łażę po studiu, pokazuję, jak coś jest na przykład omikrofonowane, czy testy sprzętu, czy rzeczy takie bardziej vlogowe. Dajcie znać koniecznie. W ogóle zastanawiam się, może nawet nie w przyszłym roku, bo myślę, że jest na to za wcześnie, poza tym trzeba poświęcić kupę czasu na to. Natomiast zaświtała mi myśl, żeby odpalić po prostu płatne kursy, jakieś takie, no mega tanie tak naprawdę. Natomiast byłaby to jakaś taka bardziej twarda wiedza na temat miksowania, masterowania muzy. Budżet ten pozwoliłby na
rozwój kanału, może rozwój sprzętowy, nie wiem, upgrade aparatu i tak dalej. Zastanawiam się nad stworzeniem takiego kursu, aczkolwiek myślę, że to jeszcze ten pomysł musi dojrzeć, ale chętnie też bym usłyszał wasze zdanie na ten temat, czy bylibyście czymś takim zainteresowani. A co do podsumowania naszej działalności, tej właśnie niespełnorocznej na YouTubie, no to przede wszystkim chciałbym wam bardzo podziękować za to, że nas wspieracie, że lajkujecie, że komentujecie i że tak naprawdę widzę, że materiały są dosyć dobrze oglądane, jak na ilość subskrypcji. 3,5 tysiąca na ten moment, ponad 160 tysięcy odtworzeń materiałów na YouTubie. Mega, mega mnie to cieszy. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, czy na przykład nie byłoby fajnie założyć jakieś takie grupki na Facebooku, żeby ta nasza społeczność mała, która się stworzyła, mogła dzielić się jakimiś tam spostrzeżeniami, może pomysłami na odcinki, może jakimiś zapytaniami, ale bardziej taka naprawdę hermetyczna grupa, nie ogólnie o audio, bo takich grup już jest dosyć sporo na Facebooku, tylko stricte Nebula Studio i tutaj gadamy bardziej na tematy takie kanałowe i tak dalej. Dajcie znać też w komentarzu. Dzisiaj mam sporo w ogóle do was pytań, ale chciałem, żeby ten odcinek był taki bardziej w waszą stronę, bo zależy mi na poznaniu tak naprawdę waszej opinii na niektóre tematy. A jeżeli chodzi o plany na właśnie przyszły rok, jeżeli chodzi o te trzy takie odnogi mojej działalności, no to jeżeli chodzi o studio, no to mamy już tam pobukowane pewne rzeczy. Będziemy część rzeczy robić od początku do końca u nas, także jaram się. Myślę, że to będzie taki fajny, udany rok ze sporą ilością produkcji spod naszej łapy, mojej i Stołka. Jeżeli chodzi o Tales from Nebula, no to tak jak mówiłem wcześniej, zaczynamy koncertowanie. Nie chcę nic zapeszać, po prostu robimy materiał i w pewnym momencie, jak już będzie wiadomo, że można koncertować, to startujemy. A jeżeli chodzi o kanał na YouTubie, no to cisnę dalej twardo. Myślę, że minimum raz w tygodniu możecie się spodziewać materiałów. Jeżeli uda mi się oczywiście znaleźć więcej czasu, to materiały będą pojawiać się częściej. Przy okazji na pewno wyjazdów koncertowych TFN, no to myślę, że pojawią się jakieś takie trasowe vlogi, które mogą być naprawdę mega ciekawe dla was. Ja bym chętnie takie rzeczy pooglądał, bo z tego co się orientuję, no to nie wiem jak za granicą, ale wydaje mi się, że w Polsce nikt takich jakby stricte koncertowych, zespołowych vlogów nie robił jeszcze. Myślę, że to byłoby dla was ciekawe, no ale niestety musimy jeszcze chwilę na to poczekać. Trochę żałuję, że nie zacząłem swojej przygody na YouTubie kilka lat wcześniej, bo byście mieli już naprawdę kawał takiego kontentu trasowego dostępnego, bo dużo przygód za nami, no ale niestety, no to moja strata i no trudno. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam, widzimy się w nowym 2021 roku. Bardzo dziękuję wam za uwagę, z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle zresztą. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować ten kanał, tylko kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa! Jestem właśnie na zewnątrz studia, obczajcie, dzisiaj Stołeczek zawiesił lampeczki, żeby była atmosfera zajebista. Na Stołka to zawsze można liczyć, także jest normalnie świąteczna iluminacja. Dobra, do zobaczenia w 2021.